Bardzo serdecznie witam po raz 30. któryś. Tradycja spotkań sięga kilkunastu lat. Kawalerowie odwiedzają powiat świdnicki dwa razy w roku. Jesienne spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Towarzystwie Pomocy imienia świętego brata Alberta. Zakupiono pralkę, aby zdomni dostali buty, odzież, ręczniki i żywność. Następna wizyta miała miejsce w domu dziecka, gdzie podopieczni otrzymali prezenty, m.in. czapki, odzież, słodycze i telewizor. Wir würden sicher sehr viel mehr machen. Wir haben das ja heute gehört, was der Verein für polnische Frauen. Myślimy również o włączeniu się jakby we współpracę z Ligą Kobiet Polskich, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zdajemy sobie sprawę, że tutaj również są potrzeby, natomiast będziemy musieli jeszcze te sprawy przedyskutować po powrocie do Niemiec. Z pewnością nie będziemy w stanie udzielić pomocy każdemu, dlatego że musimy również popracować nad tym, żeby te fundusze kawalerów maltańskich były po prostu regularnie zasilane od darczyńców. Wir leben nur von Spenden, ja, und wir müssen erstmal diese Spenden regenerieren. Ja, generieren diese Spenden, um diese Hilfe hier durchzuführen. Panowie niestety ze względu na zły stan zdrowia w przyszłym roku odwiedzą Świdnicę tylko raz, najprawdopodobniej na wiosnę. Podczas spotkania omówiona została dotychczasowa współpraca oraz przyszłoroczne projekty. Współpraca powiatu świdnickiego, w ogóle Świdnicy z kawalerami maltańskimi z Biberach ma już tradycję 17-letnią i na przestrzeni tych lat muszę powiedzieć, że współpraca układa się bardzo dobrze. To są właściwie już przyjacielskie relacje, wytworzyła się między nami taka więź, znajdujemy duże zrozumienie ze strony kawalerów maltańskich, ale my też z drugiej strony staramy się być nie tylko tymi, którzy biorą, ale również tymi, którzy dają i na tyle, ile możemy. Myślę, że staramy się też promować tę współpracę, tę ideę. Mamy mnóstwo pomysłów jeszcze na następne lata co do realizacji i bardzo darzymy kawalerów maltańskich dużym szacunkiem, uznaniem i wdzięcznością. Spotkanie odbyło się 22 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy.